Cześć, tutaj Sara Chmiel z zespołu. Serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników oświęcimskie24.pl. Dziesiąte urodziny Galerii Niwa w Oświęcimiu. Publiczność dopisała? No chyba dopisała. Myślę, że bardzo dobrze się bawili. Mam nadzieję, że zrobili też dobre zakupy. Lubisz robić zakupy i koncertować w galeriach? Myślę, że tak. Bardzo, to są dość specyficzne koncerty, ponieważ czasami zastanawiamy się, czy publiczność przychodzi na zakupy, czy na koncert. Ale tutaj w przypadku Oświęcimia to i Galerii Niwa to było tak, że graliśmy przed galerią, więc publiczność bawiła się jak na koncercie. I myślę, że przyszli na zakupy i przyszli później na koncert, albo na koncert i później na zakupy. Ale często gramy takie koncerty i lubimy je grać, bo to też jest dla nas coś innego niż tylko zwykła plenerowa impreza, czy koncert w klubie. Czego Sara z zespołu wysłucha prywatnie? Męża. Tak, to prawda. Muzycznie? Mój mąż to gromi, no tworzy, komponuje muzykę i słucham jego muzyki też. No różnej tak naprawdę, dużo elektroniki, muzyki popowej, tak naprawdę tego, co jest teraz na topie. Cześć, tutaj Sara Chmiel z zespołu. Serdecznie pozdrawiam wszystkich klientów Galerii Niwa.